po co mi ta matma? Zadanie piąte kodowane. W trójkącie ABC bok AB jest 3 razy dłuższy od boku AC, a długość BC stanowi 4 piąte długości AB. No dobra, to narysujmy tutaj jakikolwiek trójkąt tak naprawdę. Zobaczmy, co tu się tak naprawdę w ogóle dzieje. W trójkącie ABC, no dobra, weźmy, że to jest A, to jest B, to jest C. W trójkącie ABC, AB jest 3 razy dłuższy od AC, czyli AC możemy sobie zaznaczyć, że jest X, a AB to jest 3X w takim razie, ok. A długość boku BC to są 4 piąte AB. Czyli jakbyśmy to sobie jako Y podpisali, to wiemy, że Y to jest 4 piąte razy długość AB, czyli razy 3X. Czyli z tego by wychodziło, że tutaj mamy tak naprawdę 12 piątych X, ok. Oblicz kosinus, ja tutaj to podpiszę, czyli 12 piątych x. Oblicz kosinus najmniejszego kąta trójkąta ABC. No i teraz ważna informacja. Najmniejszy kąt jest zawsze naprzeciwko najkrótszego boku. No to teraz się zastanówmy, który tutaj bok jest najkrótszy. Ten rysunek trochę nam przekłamuje sprawę jednak, no ale wiadomo, to jest rysunek poglądowy. 12 piątych x to jest to samo, co tak naprawdę 2 i 2 piąte, tak? X. Będzie nam łatwiej patrzeć. Czyli naszym najkrótszym bokiem, najkrótszy bok to będzie tutaj, ten x, tak? Czyli w takim razie kąt, który będzie najmniejszy, będzie naprzeciwko tego boku, czyli to będzie w tym miejscu kąt alfa, przy wierzchołku B. No dobrze, skoro mamy obliczyć kosinus i jesteśmy na rozszerzeniu, no to wiadomo, że twierdzenie kosinusów. Jak nie pamiętacie, nie jesteście pewni, otwieramy sobie oczywiście kartę wzorów. Tutaj mamy trójkąt, mamy twierdzenie kosinusów, o, dokładnie w tym miejscu. Czyli to działa w ten sposób, że bok naprzeciwko kąta do kwadratu, czyli u nas akurat to będzie x kwadrat, zapiszmy sobie, czyli x kwadrat równa się suma kwadratów dwóch pozostałych boków, czyli to będzie 3x do kwadratu plus, weźmy 12 piątych, będzie nam łatwiej do kwadratu podnosić, minus 2 razy znowu te same boki, czyli 3x razy 12 piątych x razy kosinus tego kąta między właśnie tymi bokami, tak? Czyli między tym bokiem i między tym bokiem, czyli tym, ok? Dobra, no to trzeba to policzyć w takim razie. X kwadrat równa się 9x kwadrat plus 12 do kwadratu 144, 25 x kwadrat minus. No i co tu się dzieje? 2 razy 3, 6, 6 razy 12, 6 razy 12, mam kalkulator, 6 razy 12 równa się 72, 72 piąte x kwadrat kosinusa alfa. Wiemy, że x jest oczywiście większy od zera, bo jesteśmy w geometrii. Dzielimy to sobie wszystko przez x kwadrat. Co z tego dostaniemy? 1 równa się 9, dodać 144, 25, minus 72 piąte kosinusa alfa. Nie wiadome na jedną, wiadome na drugą, czyli my tu mamy tak naprawdę 72 piąte kosinusa alfy równają się, no i teraz tak, zróbmy sobie wspólny mianownik, 25, 9 razy 25, 9 razy 25 to jest 225, czyli tu mamy 225, plus 144, 25, minus tak naprawdę ta jedynka, która tu była, czyli minus 25 25, od razu sobie zamienimy. Dobra, czyli 72 piąte kosinusa alfa, to jest równe 25, no i teraz 225 plus 144 minus 25, 344. Dobra, mnożymy to razy 5 72. Kosinus alfa jest równy 344 25 razy 5 72. Piątka 25 się skraca do 5. No dobra, czyli mamy 344 podzielone, no 5 razy 72. 5 razy 72 to jest 360. 360. Mamy tu oczywiście, co my mamy w tym zadaniu? Pierwszą, drugą oraz trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego. No to musimy to po prostu na kalkulatorze podzielić. 344 dzielone na 360 daje nam 0, 9 i same piątki, czyli to jest 0, 9 i 5 w okresie. No okej, czyli tak naprawdę wychodzi, że ten kosinus jest mniejszy od 1, czyli może dobrze. No to jeżeli mamy zakodować pierwsza, druga i trzecia cyfra po przecinku, czyli będzie 9, 5,
5, bo te piątki idą w nieskończoność.